Tylko w ostatnim tygodniu w województwie śląskim wykryto około 40 tysięcy podejrzeń zachorowania na grypę. To ogromny wzrost, bo o 25% w stosunku do poprzedniego tygodnia. Myślę, że oprócz sezonowości jest to właśnie spowodowane tym, że ludzie zapomnieli o tym, że mimo wszystko, mimo tego, że jesteśmy po pandemii, należy zachować bezpieczny dystans. Ludzie chcą się spotykać, chcą rozmawiać, dzieci chcą się spotykać, chcą być blisko siebie. Na to tylko czekają wirusy RSV i wirusy grypy, gdzie zakażenie idzie drogą kropelkową. O ile szczyt zapadalności na grypę przypada na koniec stycznia, początek lutego, to statystyki już teraz są niepokojące. Jeżeli chodzi o kwestię województwa śląskiego, to tutaj mamy centralną część województwa, tutaj mamy najwięcej przypadków. To jest związane oczywiście z liczbą mieszkańców. No i obrzeża to Bielsko-Biała, Gliwice, tutaj Katowice odnotowujemy bardzo duże ilości przypadków. Liczbę zakażeń da się również odczuć w samych szpitalach. Tak jest m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu. W ostatnim czasie zauważamy taką tendencję, że pacjenci nie stawiają się na wizytach w poradniach przyszpitalnych z powodu tego, że po prostu przechodzą jakąś infekcję i nie stawiają się do lekarza z innymi chorobami, które są dla nich przewlekłe. Zauważam też, że na oddziałach mamy coraz to więcej infekcji. Infekcji zarówno grypy, jak i COVID, który wrócił. Lekarze apelują, aby unikać kontaktu z innymi osobami, jeśli posiadamy jakiekolwiek objawy infekcji. Najlepiej zostać wtedy na kilka dni w domu.